Dzień dobry. Właśnie dostałem 8 gołąbków. Trochę kurde dziwne. Jakiś połowy, pół biały, pół połowy. Chyba z niego to nic nie będzie. Podejrzewam, że on kurwa z 20 km nie wróci. Tam szpaczek taki ładny jest, to będzie samiczka chyba. No. No przynajmniej mi się podoba ta szpaczka, bo kurde, nie mam żadnego szpaka, jest taki właśnie ciemny, tak jak chciałem. To miło. Czarny jeden jest. To też w niego nie wierzę. No może w tego czarnego jeszcze, dobra, może poleci, ale... Ale wątpię. No i jeden jest ładny, ten nakrapiany, taki kurde. Nakrapiany. Niebieski nakrapiany. Ten tutaj taki przy oko ma łezkę. Kilka białych lotek, no taki fajny. No może, no budowie może być dobry, no. Zobaczymy. No i jest trochę niebieskich. Niebieskie. Niebieskie, cztery. Jeden nakrapiany białolotek. On niebieski też jeden jest taki białolotek, pstry delikatnie. No może coś... Może coś z tych gołębi będzie. No ale z tamtego połowego, pół biały, pół połowy to... Chyba koleś co jaja zrobił. Ze mnie. No, raczej nie poleci ten gołąbek. Daleko. Biały dziób jeszcze ma. Nie widzę w tych 8 gołębiach żadnego asa. Chyba zbyt no wielki as z niego nie będzie. No ale dobra, może się mylę. Jakie są, takie są. Nic już się nie poradzi. Zobaczymy jakie inne. Jeszcze dyszkę mam zamówioną. Z Wielkopolski, zobaczymy, co mi tamten pan wyśle. Jeszcze coś dosztukować tutaj od siebie, z oddziału. Szpaczek jeszcze ma białe lotka dwa. Nie no, ładna jest ta samiczka. Zobaczymy, czy coś poleci. Ale kurde, może być katastrofa w tym roku. Z młodzieżą. Lipa, kurde. Jadę zaraz wywieźć gołąbki. Jadę po karmę akurat. Wiozę je pierwszy raz, tak na 20 te stare, żeby się troszeczkę przeleciały. Niech się przelecą gołąbki. Z jednym na badania, bo podejrzewam, chcę sprawdzić, czy tam nie ma żadnego kolega o tasiemcach gadał. Chcę sprawdzić, jak tam jest, czy coś się zmieniło tych gołąbków. Dobra, nakręcę film, jak przyślą jakieś nowe gołąbki. Zobaczymy. Nie no, ten płowy. Jak on coś, jak on dotrwa do lotów, to nie, jak przeleci wszystkie 5 lotów, już nie mówię o konkursach i nie zginie, to przez rok nie pije. Zobaczymy. Dobra, na razie dziękuję, do widzenia.